Witajcie detailingowy dziadzia Clayton, chyba tak się to czyta. Clean Wheel, płyn do mycia, felek. Szybki film, co? 1 do 30 i poszło. Dlaczego? Produkt śmierdzi. Tak naprawdę zero przyjemności z mycia. On tam coś oszukuje, kurde. Nie, śmierdzi. Zdecydowanie pianą zasadową taką. Nieprzyjemną. I teraz tak, jeżeli chodzi o produkt. Jemu jest moim zdaniem bliżej do cleanera do opon niż do mycia felk. Fakt, że on dobrze domywa, to nie ma tematu. Piana 1 do 30 mega. Bezdotykowo na powłoce naprawdę rewelacja. Bardzo super. Przy rozcieńczeniu 1 do 30 będzie fajnie odświeżał też dressingi. Krótki film, jedno podejście i ja nie czułem przyjemności pracą tym produktem. Śmiało może skakiwać też 1 do 50. Też będzie całkiem niezła piana, sprawdziłem. Tak jak mówię, dla mnie to jest bliżej mu jest do cleanera do opon niż do cleanera do mycia felk. Cleaner do felk moim zdaniem, kurczę, powinien być przyjemny. Jakiś fajny zapaszek. Poślizg, no jest całkiem niezły. Jest całkiem niezły, piana też obfita, więc tutaj nie można powiedzieć, że on się nie sprawdzi. On się sprawdzi, ale kurczę, mnie nie bierze w ogóle, naprawdę, przez ten zapach. Na dzień dobry już jak nim czyściłem, to kurczę, mówię, nie, no zero przyjemności. A, i jeszcze jedna dobra cecha tego produktu. Rewelacyjnie odmula zabezpieczenie. Na woskach nie sprawdzałem, jeżeli chodzi o felgi, tylko i wyłącznie na powłokach. I rzeczywiście odmulenie jest naprawdę znaczne. Więc no, mocny zawodnik. Mocny zawodnik, nie podgryzł mi w żadnym stopniu powłoki. A mam na Volvo też mam, fakt. Na Audi powłokę, która ma być niby na jeden sezon, ale trzyma się całkiem nieźle i nie na rozrabiał. Także to już wybór pozostawiam Tobie. Mnie ten produkt w ogóle nie użył ze względu na zapach. Tak jak mówię, właśnie tutaj jest, że odczekać 1-2 minuty. Tak, bezdotykowo rzeczywiście zrobi robotę. Naprawdę, rewelacyjnie. Jeżeli chodzi o bezdotykowe mycie, jak myjesz na myjniach samochodowych, samoobsługowych i chcesz sobie, żeby bezdotykowo to zrobić, zebrać jak największą ilość, ten produkt się sprawdzi. Podobnie jak piana zasadowa. Właśnie, w tę stronę gryzę. Więc bez emocji. No dobra, nie będę więcej czarował. Kto pierwszy wpisze Clayton, niech będzie, zgarnia resztę. To jest cała butla praktycznie produktu. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!